Dzień dobry, witajcie w Dekompresorze. Dawno nas to nie było, wracamy i od razu z garścią ciekawostek i garścią porad praktycznych, które każdemu podcasterowi mogą bardzo mocno ułatwić życie. Tak jak wy, zaczynaliśmy zabawę z podcastingiem, napotykając masakryczną ilość problemów ze sprzętem przede wszystkim i z tym, jak to wszystko ustawić, żeby się nadawało do tego, o co nam chodzi, czyli do tworzenia podcastów. Dzisiejszy odcinek pojawia się w kanale Technologia oraz pojawia się w ogólnym kanale Stacja, Dekompresor. Będziemy od tego odcinka te tutoriale umieszczać już tylko na głównym kanale, ponieważ, a może zobaczymy, może technologicznym też, wszystko zależy jeszcze od tego, jaka będzie wasza odpowiedź na ten pierwszy odcinek, czyli od tego, czy zainteresuje was taki tutorial, taka próba przedstawienia problemów, rozwiązań problemów, jakie każdy podcaster napotyka na swojej drodze. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak spiąć sobie komputer z mikserem, jak poustawiać poziomy, jak to wszystko zgrać ze sobą, żeby się nadawało do pracy i żeby nie wprowadzało niepotrzebnej frustracji w życiu. W następnym odcinku planuję porozmawiać o masteringu, ponieważ jest to następny krok, który po nagraniu robimy i który warto by było przybliżyć, ponieważ jak się tylko wejdzie na jakikolwiek agregator podcastów, bardzo mocno słychać to, że jest ogromny problem z ustawianiem choćby głośności i każdy podcast jest w innym poziomie głośności zrobiony i to jest dosyć bolesne, bo nie powinniśmy w ten sposób traktować użytkowników, przełączając się pomiędzy podcastami. Ostatnią rzeczą, jaką mam ochotę robić, to jest regulacja głośności. I teraz uwaga, pierwsza bardzo ważna rzecz. Ten odcinek jest nagrany tak jak zostaje zarejestrowany, w ten sposób, w jaki tutaj ten sprzęt jest ustawiony i nie jest poddany żadnemu masteringowi, dlatego, że będziemy ustawiać pewne poziomy głośności, które są dużo wyższe niż ten, który teraz słyszycie. To, że zrobilibyśmy z tego prawidłową jakość radiową, niestety dałoby wam błędny obraz całości, dlatego zostawiam to w ten sposób, po to, by był to wiarygodny materiał. Od razu powiem, teraz jesteśmy pewnie dużo ciszej niż normalnie. To jest normalne, to jest zaplanowane i jeżeli będziemy mieli w tym odcinku momenty, kiedy będzie dużo głośniej, a będzie dużo głośniej, wtedy powiem wam, żeby się przygotować, żeby sobie ściszyć słuchawki czy jakikolwiek sprzęt, na którym to słyszycie, bo inaczej tego po prostu nie pokażę w taki sposób, byście widzieli różnicę. Dlatego uprzedzam, teraz to, co słyszycie, to jest zamierzony efekt, proszę nie regulować odbiorników, kiedy będzie trzeba to zrobić, to powiem. No i okej, to może szybko w 3 słowach o tym, w tym pierwszym tutorialu postaram się wam pokazać, jak sobie skonfigurować, jak sobie ustawić poziom wejściowy, jak skonfigurować program do nagrywania, no i jak to wszystko sprawdzić, czy faktycznie jest tak, jak powinno być. No bo jaki efekt chcemy osiągnąć? Chcemy osiągnąć taki efekt, że kiedy będziemy coś nagrywać, no to potem w czasie odsłuchu będzie dokładnie tak, jak zostało nagrane, czyli też zachowamy poziom głośności. Bardzo często jest tak, że przygotowując sobie takie amatorskie studio, spinamy sprzęt w jakiś dosyć chaotyczny sposób i to muszę przyznać się, że my też tak zaczynaliśmy. No i potem okazuje się, na przykład mamy nagranie, które trzeba podgłosić po to, żeby zaraz po tym, jak go nagramy, odsłuchać, co nie jest zupełnie prawidłowym stanem i znaczy tylko tyle, że mamy źle poustawiane poziomy głośności w sprzęcie. Dalej, w przypadku, kiedy chcemy robić na przykład jakieś większe produkcje, czyli chcemy w przypadku nagrań wielościeżkowych, które potem będziemy na przykład poprawiać, będziemy coś tam dogrywać jeszcze na szybko z mikrofonu. W takim przypadku, jeżeli konfiguracja wejściowych i wyjściowych poziomów nie jest odpowiednia, będzie nam bardzo trudno to zrobić. Za każdym razem trzeba coś będzie podgłośnić, ściszyć. Kombinacji niepotrzebnych jest bardzo dużo. Uniknijmy tego, a przy okazji bardzo poprawimy sobie jakość nagrań. Dlatego zacznijmy od tego, że powiem wam, co ja tu mam i czym się charakteryzuje ten sprzęt. Pierwszą rzeczą, którą mam w studiu, to jest oczywiście mikser. Ten mikser, pokażę wam teraz zdjęcie, to jest taki dosyć mało efektowny mikser Yamahy, który ma 4 wejścia mikrofonowe monofoniczne, 2 wejścia mikrofonowe stereofoniczne i 2 wejścia liniowe stereofoniczne. Oczywiście te wszystkie 4, 6 w sumie wejść, które tutaj mamy po lewej stronie, można też podpiąć sygnał liniowy, na poziomie liniowym, i do tego służą te kolejne tutaj wejścia jack. Te XLR-y to są wejścia mikrofonowe, a poniżej jeszcze oczywiście do 4, bo 5, 6, 7, 8 to już nie są wejścia takie stricte mikrofonowe zbalansowane, tylko po prostu stereofoniczne mikrofony. No i tyle na ten temat. Dobrze, dalej mamy wejście, wyjście insertowe w tych pierwszych 4 przypadkach. Mamy to po to tutaj dodane, bo czasem chcemy dodać na konkretnym kanale jakiś efekt, którego nie chcemy umieszczać w żadnym innym miejscu. I w analogowym świecie dzieje się to tak, że tutaj wpinamy odpowiedni kabel, który rozłącza nam ten tor, czyli po tym jak wepniemy tu mikser, sygnał wychodzi z tym wejściem do urządzenia, które na przykład doda efekt, taki jak echo czy jakieś inne efekty. Po tym z tego urządzenia wraca ten sygnał tutaj i po przetworzeniu idzie dalej. Tutaj już jest przetworzony i idzie dalej. Dalej mamy tłumik, który odpowiada za czułość wejścia. I tu w tym przypadku, w tym mikserze mamy jeszcze kompresor, który na pierwszych 4 trackach, na pierwszych 4 kanałach możemy sobie wpiąć i dzięki temu będziemy mieli możliwość kompresowania dynamiki na przykład na mikrofonach. No to się przydaje, kiedyś opowiem w jakich przypadkach. Każdy mikser, jakikolwiek byście sobie nie kupili, czy on będzie miał 12 kanałów, czy on będzie miał tylko 2 albo 3 kanały, będzie dokładnie w ten sam sposób zbudowany. Oczywiście ilości tego mogą się zmieniać, ale zawsze będzie tak poukładany, że jeden kanał będzie od góry do dołu trzeba czytać. Czyli wchodzi, następuje jakaś pierwsza obróbka, czyli mamy pierwszą kontrolę czułości wejścia, mamy potem na pewno albo najczęściej jakąś sekcję equalizera, czyli dodajemy trochę sopranów, ujmujemy trochę sopranów, dodajemy i ujmujemy środka i basów. W tym przypadku tutaj mamy tylko tyle, albo aż tyle, bo tutaj na 9, 10, 11, 12 kanale mamy jeszcze mniej, w ogóle środka nie będziemy mogli kontrolować. No ale to na 99% wypadków jest wystarczające. Co jeszcze jest ważne, na powyżej tutaj jest taka dioda, która mówi o tym, że już mamy przesadzoną amplitudę wejściową, czyli peaking jest, krótko mówiąc, niszczymy sobie sygnał wejściowy. Jesteśmy powyżej zakresu, który może bez zniekształceń przyjąć ten mikser. Czyli powinniśmy, jeżeli to zaczyna migać, powinniśmy zmniejszyć wejściową czułość po to, żeby tego sygnału brać mniej i by zachować ten odpowiedni poziom sygnału, który ten mikser może bez problemu przyjąć. Dalej mamy 2 wyjścia AUX1 i AUX2. To są takie grupy wyjściowe, gdzie w odróżnieniu było teraz tak, mamy na górze wyjście to insertowe, tak? To wyjście insertowe rozłącza nam ten tor. Tak jakbyśmy przecięli kabel i go wyprowadzili, przesłali przez jakieś urządzenia, które obrobią sygnał i wrócili do tego miejsca z powrotem. Natomiast te wyjścia AUX1 i AUX2 są to wyjścia, które jakby rozdwajają sygnał. On dalej tutaj będzie sobie szedł aż do tłumika, który tam poniżej zobaczymy, ale jednocześnie jest kopiowany gdzieś na bok. I teraz takich grup jest dwie sztuki tutaj u nas i potem powiem wam, gdzie one docierają i co z nimi się dalej dzieje. Ostatnim tutaj potencjometrem to jest panorama, czyli w przypadku monofonicznego sygnału mamy możliwość ustawienia go w panoramie stereofonicznej, trochę bardziej z lewej, trochę bardziej z prawej, albo zupełnie na środku. Oczywiście przycisk włączania tego konkretnego kanału. W angielskiej nomenklaturze taki jeden pojedynczy pasek z potencjometrami, włącznikami i tym wszystkim, co tutaj mamy, nazywa się channel strip. I poniżej włącznika znajduje się bardzo ważny dla nas, potem zaraz pokażę dlaczego, włącznik prefader. To jest taki pstryczek, który jeżeli włączymy, prześle nam ten sygnał. Jakby może on czasem może się nazywać też solo. Prześle nam ten sygnał w taki sposób, że będziemy słyszeć tylko ten kanał i nie będzie wpływało na głośność to, co jest ustawione tutaj na tym potencjometrze, ponieważ on ten fader, czyli ten tłumik, omija. Te dwa włączniki to są włączniki, które wysyłają nam ten sygnał z tego konkretnego kanału do wyjścia nagrywania i do wyjścia stereofonicznego wyjścia. Teraz jak tutaj po prawej popatrzycie, to mamy dwa tłumiki, które określają poziom, z jakim wychodzimy do wyjścia do nagrywania i z jakim wychodzimy do wyjścia stereofonicznej sumy. Teraz tak, lewa strona jest już omówiona, mamy dwa kanały stereofoniczne o poziomie liniowym, ale zaraz powiem, dlaczego niekoniecznie trzeba tak na to patrzeć. Znaczy, okej. I one różnią się od tych normalnych tym, że nie mamy tutaj ani możliwości ustawienia czułości wejściowej, ani nie ma jakiegoś tam szczególnego sposobu na ustawienie środkowych tonów, czyli brakuje tutaj tego potencjometra. Inna jest troszkę charakterystyka tych tłumików odpowiedzialnych za wysokie częstotliwości i za niskie. Na pewno w swoich mikserach podobnie będziecie mieli. Jeżeli nie macie na przykład miksera, to też te rzeczy będą odwzorowane w programie do nagrywania, więc warto też rozumieć, dlaczego te analogie zostały zapożyczone w programach do nagrywania. Co tu jest jeszcze ważnego? Tyle. Jeżeli chodzi o te channel stripy, to tak jak mówiłem, mamy 4 mikrofonowe monofoniczne, 4 stereofoniczne z możliwością wpięcia mikrofonów stereofonicznych, no i znaczy 4 kanały parami po 2, no i 2 tak samo parami z wejściem liniowym. I teraz bardzo ciekawa... Aha, dobrze, może powiem jeszcze do końca już tutaj, co tu się dalej znajduje. Tu jeszcze możemy sobie wyjąć analogowy sygnał, ten, który tutaj na dole mamy skonfigurowany jako wyjście do nagrywania. No, czyli możemy sobie wpiąć tutaj coś, co będzie na przykład jakiś rekorder audio analogowy. Tutaj wpinamy i będziemy mieli możliwość rejestracji tego, co się przez mikser co przechodzi przez mikser. Mamy też wyjście które którym dodatkowo jeszcze możemy wpuścić jeden sygnał do miksera. No nie jest to szczególnie teraz dla nas istotne. I mamy te auxy, które możemy send i return, jak widzicie, czyli możemy wysłać i powróci, wysłać te dwie grupy, które tutaj mamy. Tutaj mamy dwa potencjometry, te niebieskie. Jeden potencjometr dla jednej grupy, drugi dla drugiej. To wysyłamy na te dwie grupy w jakichś tam proporcjach sygnał, który chcielibyśmy jeszcze gdzieś tam dodatkowo opatrzyć jakimś efektem. No i potem stąd wychodzi jedna grupa i druga do urządzenia, które da ten efekt i potem wracając wchodzi tutaj i te powroty da się jeszcze tutaj skonfigurować, ale może tutaj są jeszcze sendy, tam return, ale dobrze, może nie ma sensu teraz o tym gadać, bo nie najważniejsze jest to dla dzisiejszego odcinka, tylko rozciągnie niepotrzebnie opowieść. Tym jeszcze miejscem, gdzie powinniśmy się skupić, to jest po pierwsze tutaj ten miernik wyjściowego sygnału, ten potencjometr, który mówi, jak dużo sygnału z wejścia USB ma wejść do miksera, ponieważ oprócz tego, co tu widzicie, to jest wszystko analogowe, mamy jeszcze wyjście i wejście przez interfejs USB. Tu jest po prostu zamontowana taka dosyć prosta, ale bardzo fajnie działająca karta muzyczna, która wpinając mikser przez USB do komputera pojawia się w menadżerze urządzeń i możemy dzięki temu, a może nawet wam pokażę szybko, to jest tutaj mamy taką linię USB, u mnie jest teraz tak, w urządzeniach do odtwarzania jest taka linia USB i w urządzeniach do nagrywania jest taka linia USB. No i teraz tym potencjometrem informujemy mikser, jak dużo, jaki poziom sygnału chcielibyśmy tutaj mieć wpuszczony z komputera do miksera. On nie pojawi się nigdzie, nie ma nad nim żadnej kontroli, poza tą tylko wyłącznie głośnością i on jest przesyłany tylko do słuchawek. Dzięki temu możemy sobie znaczy do słuchawek i oczywiście też do tego wyjścia, do tej sumy analogowej. Dzięki temu możemy sobie oczywiście odsłuchać to, co się dzieje w komputerze. I to by było chyba tyle tak na szybko o tym mikserze. Teraz jeszcze odnośnie tego poziomu tutaj wyskalowanego na tej skali, w tym mierniku wyjściowym. Co ważne i co trzeba wiedzieć? Zacznijmy może od samych podstaw. Mamy trzy skale. Jakby to, że słyszymy gdzieś o decybelach, jeszcze o niczym nas nie informuje. Mamy przypadek, w którym skala decybelowa jest informacją o tym, jak daleko jesteśmy od punktu referencyjnego, czyli gdzieś ktoś, mierząc jakąś wartość, przyjmuje poziom 0, który jest referencyjny, i od tego punktu odmierzane są wartości, w zależności od tego, o czym mówimy, to będą różne wartości, ale zawsze w decybelach. Teraz tak, czyli decybel to jest tak naprawdę ilość jakby różnicy pomiędzy tym, co obserwujemy aktualnie w danym punkcie, czyli jakiś tam pomiar wykonywany jest, i wartość tego pomiaru, i to jest odległość między tym, co obserwujemy, a tym poziomem referencyjnym. I teraz to jest pierwsze miejsce, gdzie najwięcej jest kłopotów i gdzie jest najwięcej zamieszania dla ludzi, którzy nie zetknęli się nigdy z inżynierią dźwięku i dopiero startują i nie mieli jeszcze z tym styczności. Pierwszy przypadek, gdzie pojawia się skala decybelowa, to jest skala głośności takiej fizycznej. Kiedy mierzymy głośność na przykład wyciszenia samochodu, kiedy mierzymy głośność wiatraczka, głośność koncertu itd., głośność zestawu audio. W tym przypadku mamy skalę decybelową, gdzie poziom referencyjny ustalony jest na próg słyszalności ludzkiego ucha. Czyli tak cicho, że jesteśmy w stanie dopiero zacząć słyszeć cokolwiek, to będzie poziom 0. I ten poziom 0 jest ustalony na jakiejś tam grupie przebadanych osób, ustalono jakiś średni poziom reprezentatywny dla człowieka i ten poziom jest ustalony jako poziom 0. Więc przepraszam, każda głośność powyżej progu słyszalności będzie tym poziomem dodatnim. Zdarzają się też informacje o poziomie ujemnym i to jest w przypadku na przykład komór bezechowych. To są takie bardzo szczególne miejsca, gdzie wytłumienie jest po prostu niesamowite wytłumienie, gdzie nie ma żadnego echa i gdzie testuje się właśnie na przykład głośność różnych urządzeń po to, żeby sprawdzić, czy zgadzają się z normami. I tam możemy się natknąć na pomiary głośności, które mają ujemne wartości. Chodzi o to, że tam jest ciszej niż ten poziom, który słyszy ludzkie ucho. Czyli nawet jak tam są jakieś szmery, to one są poniżej progu słyszalności ludzkiego ucha, tego referencyjnego poziomu, dlatego jest to wartość ujemna. Ale w normalnym świecie wszystko inne jest dodatnie. Więc głośność wiatraczka będzie dodatnia, głośność komputera, samochodu i tak dalej będzie dodatnia. To jest pierwsza skala decybelowa. Druga skala decybelowa to jest ta skala, która jest w każdym programie komputerowym do nagrywania dźwięku. I ta skala decybelowa w odróżnieniu od tamtej jest zawsze ujemna. Dlaczego jest zawsze ujemna? Dlatego, że przyjęto, że poziom referencyjny to jest maksymalna amplituda sygnału, jaka jest możliwa do wygenerowania albo do zarejestrowania. I tutaj ustalono poziom referencyjny na poziomie wejścia i wyjścia liniowego, które są zestandaryzowane i mają konkretną wartość napięcia wejściowego i wyjściowego. Teraz w zależności od tego, o jakich standardach mówimy, to będzie tam około volta, czy 0,8, 0,7. O tym porozmawiamy w kolejnym odcinku, jeżeli będziecie zainteresowani już o takie niuanse, jeżeli będziecie chcieli, żebyśmy wchodzili w takie niuanse. Ale generalnie trzeba wiedzieć o tym, że tam 0 decybeli to jest głośność totalna. Wyżej już nie da się. Nie da się większej głośności ani zarejestrować, ani większej głośności wyemitować wyjściem liniowym, czyli wszystkie programy komputerowe będą miały, może nawet szybko pokażę, gdzie ja to mam, momencik, o, Wszystkie programy komputerowe będą miały taką skalę, która będzie się... A tu chyba nawet coś jeszcze nagrywam, o, widzicie? Zapomniałem wyłączyć. Wszystkie programy komputerowe, które... Okay, pokazuję. Wszystkie programy komputerowe, które będą pokazywały głośność w skali decybelowej, po prawej czy na górze będzie zawsze 0 dB i ta wartość może tylko spaść. Teraz tak. Aha, i jeszcze jest trzecia skala decybelowa, skala, która jest używana na mikserach właśnie, na sprzęcie analogowym audio. No nie tylko mikser, to też wszelkiego rodzaju efekty, no wszystko, co jest jakoś tam zaangażowane w obróbkę dźwięku, będzie miało skalę decybelową. Jest jeszcze jedno miejsce, gdzie taka skala, aha, tą trzecią skalę decybelową. Jest jeszcze jedno miejsce, gdzie ta skala się pojawi. To są na przykład, tak jak teraz jesteśmy, przełączymy się do multitracka, to będziemy mieli miejsca, gdzie znajdują się nawet w programach komputerowych jakieś... Gdzie jest mikser? O, jakieś tłumiki głośności. Tutaj została odwzorowana skala, a tak naprawdę nie skala, tylko pomysł z analogowego sprzętu, gdzie ten tłumik odpowiada za zmianę głośności. Tutaj 0 to jest nie robię nic. Tak jak pokazywałem wam wcześniej w mikserze, tam też wszędzie jest 0, plus i minus. Ten suwak tam, gdzie ma 0, tam nie robi nic. Nie podgłaśnia i nie ścisza, dlatego taka skala jest tutaj przyjęta. Ale już skala tutaj w pomiarze, to na dole level wyjściowy czy wejściowy może też być monitorowany, będzie zawsze od zera w dół. I co jeszcze mogę wam pokazać? Szybko może sobie porównamy teraz jeszcze te wielkości. Aha, i teraz bardzo ważna rzecz. Jak to przeliczać i jak dojść do porządku z tymi skalami? Przecież w mikserze będziemy mieli tą skalę, która ma 0 plus i minus, tutaj będziemy mieli tylko 0 i minusy. No i jak nagrywać, żeby to miało ręce i nogi? Otóż tak. Zacznijmy od tego, że jest jakaś standaryzacja. Przepraszam. To, że tutaj... Może jeszcze tylko 3 słowa, bo przełączyło mi się teraz na to zdjęcie, to pokażę wam już, o co chodzi. Przed chwilą powiedziałem, że skala decybelowa, która mówi o poziomach wejściowych, jest od 0 do minus, no w zależności od tego, jaki to jest sprzęt. Ale zawsze 0 będzie najwyżej. Więc jak to przetłumaczyć na taką tutaj skalę? Wpinając wejście o poziomie liniowym, będziemy oczekiwali, że maksymalna głośność, którą tutaj wpuścimy, będzie miała poziom maksymalny, tak? Czyli byłaby tutaj na plus 10, no bo wyżej to już jest uszkodzenie sygnału, czyli maksymalna wielkość sygnału, jaką możemy sobie tutaj wpiąć, to jest przy tej skali plus 10 dB. Tylko że gdyby tak było, to moglibyśmy tylko ten sygnał tylko ściszyć. I skoro tak, to mogłoby się okazać, że w całym miksie na przykład nie jesteśmy już w stanie podnieść głośności niektórych ścieżek, aby dopasować tą głośność do reszty miksu. Dlatego w takich analogowych mikserach to jest najczęściej zrobione w ten sposób, że to jest obniżone. Czyli tutaj te minus 10 dB, jak sobie zobaczymy, jest nawet opisane. Minus 10 dB, czyli o 10 dB jest obniżana ta amplituda i wtedy, kiedy tu wepniemy jakieś analogowe źródło sygnału, które ma wyjście liniowe i ustawimy tam maksymalną głośność, wtedy będziemy mieli w tym mikserze, wpadnie to na poziom zera, czyli zostanie odjęte 10 dB, zostanie ściszone o 10 dB i wpadnie tutaj na poziom zera. I teraz, skoro wszystkie inne ścieżki będziemy miksowali też na poziomie zera, to jeżeli przyjdzie taka konieczność, że będziemy chcieli ton 9, 10 czy 11, 12 podgłośnić, bo na przykład mamy słabe nagranie, podłączyliśmy jakiś, nie wiem, odtwarzacz CD czy jakikolwiek inny odtwarzacz muzyki, który ma tutaj jakoś umaić nasz przypadek naszego miksu, tego konkretnego miksu, no i to nagranie jest ciche i trzeba by go podgłośnić, no to będziemy mieli od tego miejsca jeszcze możliwość podgłośnienia o 10 dB. W porównaniu z innymi możemy nam bardzo dużą głośność osiągnąć. I to jest rewelacyjny pomysł. Dlatego pamiętajmy o tym, że mimo tego, że powiedziałem, że wszystkie te pomiary tyczą się maksymalnej możliwej głośności, no to tutaj mamy taki przypadek, że jest jeszcze w mikserze obniżona o 10 dB. I to trzeba wziąć pod uwagę. Ok, i teraz już przejdźmy do praktycznych przypadków i praktycznych zaraz, bo możliwe jest też to, że już prawdopodobnie troszeczkę jesteście niecierpliwi i chcielibyście zobaczyć jakiś praktyczny przykład, jak to wszystko poustawiać. Jeszcze tylko powiem, dlaczego tak to jest, jak jest i dlaczego te skale są, jak to przeliczyć i jak sobie odwzorować to, co widzimy na mikserze z tym, co widzimy w programie do nagrywania. Otóż teraz pokazuję Wam wyciąg z bardzo dużego zestawienia różnych sposobów pomiaru sygnału. Wszystkie te skale to są skale decybelowe, tylko są różne poziomy odniesienia, w różny sposób są jakby stosowane w różnych przypadkach. I tutaj mamy taki bardzo ciekawy fragment, który mówi o tym, jakie poziomy zostały uznane za te poprawne, jeżeli chodzi o rejestrację dźwięku. Ja jeszcze to szybko pokażę na większym, żebyście widzieli. I teraz proszę bardzo. Specyfikacja BBC mówi o tym, że poziom, ten taki prawidłowy poziom, z którym powinny być wykonywane nagrania, to jest minus 18 decybeli FS. FS to jest full scale, czyli to jest ta skala, która obowiązuje w cyfrowych systemach, tam gdzie liczymy od zera w dół. 0 to będzie ten maksymalny poziom i minus 18 dB to jest ten poziom, gdzie powinny znaleźć się nasze nagrania po to, żeby w razie czego zostawić odpowiednią ilość takiej przestrzeni do maksymalnej wysokości jakby amplitudy sygnału, żeby się nie przytrafiały przypadki klipowania sygnału, kiedy mamy jakieś tam chwilowe dużo wyższe wartości, czy na przykład ktoś kaszlnie, nie wiem, będzie jakiś bardzo głośny dźwięk w tle, czy jakieś różne inne rzeczy. Chodzi o to, żeby to wszystko, co się dzieje przed mikrofonami, zarejestrować w odpowiedni sposób. Czyli BBC uznało, że to jest minus 18 dB, jakaś amerykańska standaryzacja mówi, że to nawet może być minus 20 dB, orkiestry powinno się nagrywać na poziomie minus 18 dB. Ja Wam pokażę jeszcze teraz tylko program do nagrywania, żebyście mogli szybko zobaczyć, gdzie to się znajduje na tej skali naszej. Minus 18, minus 20 dB, czyli jak będziemy na przykład, tutaj się przełączę teraz do tego, żeby coś nie zepsuć, zacznę nagrywać. No i zobaczcie, to jest minus 18, minus 20 dB, to jest ten poziom. Czyli ja w tym momencie mam to wszystko dobrze skonfigurowane, ponieważ moje nagranie znajduje się na tym poziomie, który jest zalecany do nagrań, zarówno orkiestr, jak i w przypadku specyfikacji BBC. Zaczynam nagrywanie. Jest jeszcze kilka innych wartości, które są przyjmowane dla różnych przypadków. Bardzo ważnym ciałem, które ustala teraz standardy, to jest European Broadcasting Union. Stamtąd wiemy tak naprawdę, jakich powinniśmy używać głośności i w jakich przypadkach. No i tam dowiemy się też bardzo różnych ciekawych rzeczy, które będą do omówienia w następnym odcinku. Jeżeli macie ochotę o tym posłuchać, na przykład o wojnie głośności, która odbywa się w mediach od bardzo już dawna, która skutkuje na przykład tym, że zostały zmienione zostały tak naprawdę wprowadzone standardy, które mówią o tym, jak głośne mają być choćby reklamy, po to, żeby rażąco nie odbiegały od głośności reszty nadawanego materiału, no to zapraszam do zadawania pytań i do wspominania o tym, że chcecie o tym posłuchać. Będzie następny odcinek, wtedy też to zawierał. Wracając do sposobów skonfigurowania całości, to teraz może już przejdźmy do konkretów i do przypadków praktycznych. Będzie nam potrzebne źródło dźwięku. Mam tutaj w najprostszy sposób po prostu oprogramowanie na telefonie. Telefon jest zestandaryzowany, dlatego ten telefon ma wyjście liniowe. Skoro ma wyjście liniowe i jest zestandaryzowany, ponieważ inaczej nie zostałby dopuszczony do sprzedaży, to na pewno na wyjściu liniowym mamy odpowiedni poziom sygnału, więc potrzebujemy tylko odpowiedniej aplikacji, generatora audio i jesteśmy w stanie sobie poustawiać wszystkie potencjometry na mikserach, wejściach i wyjściach z komputera, tak by wszystko potem ze sobą zagrało. Dlatego teraz tak, ja przede wszystkim przepnę mikrofon, mam tutaj drugi mikrofon, z którym będzie mi łatwiej po prostu pokazywać wam różne rzeczy, także przepraszam za to, że ta jakość jeszcze troszkę spadnie dźwięku i przejdziemy już do praktycznych przypadków, no bo bardzo dużo czasu już poświęciłem na ten wstęp. Startujemy z praktycznym konfigurowaniem wejść, wyjść i programów. Dobra, przełączam się, przełączam dźwięk i śmigamy. Mam teraz mikrofon bezprzewodowy, będzie troszkę więcej szumu i troszkę mniej będzie to brzmiało, ale dzięki temu pokażę wam już na praktycznych przykładach, jak to wszystko powinniśmy zrobić. Czyli tak, zaczniemy może od takiego widoku. To jest mój mikser. Widzicie dokładnie, gdzie są głośności. Widzicie, że teraz ten mój mikrofon, z którego do was mówię, zresztą ten drugi też, wszystkie są ustawione tak, żeby ten taki średni poziom był na poziomie 0 dB przy tym mierniku. Mierząc to w tym miejscu, dochodzimy do tego takiego poziomu, gdzie mamy 0. Teraz tak, jak skorzystać z tego programu do nagrywania. Zaczniemy od tego, że pokażę wam w ogóle, co to jest za program. Signal Gen się tak nazywa. Na pewno, jeżeli znajdziecie jakikolwiek generator sygnału, tutaj mam go, audio, czy to na platformie Apple, czy dla Androida, to będzie wystarczająco dobry. To niepotrzebny jest jakiś nie wiadomo jaki program. Mamy go tutaj już uruchomionego. Szybko, co jest skonfigurowane? Jest skonfigurowana częstotliwość sygnału, jaki będzie generowany, jest skonfigurowana głośność. Czyli, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ponieważ mówiliśmy o tym, że poziom referencyjny tego wejścia powinien być ustawiony na, czyli to 0 dB powinno być na max, no to mamy telefon podgłośniony na max i tutaj ten potencjometr głośności, nie widać go, ok? I ten potencjometr głośności też jest ustawiony na max, czyli na 0 dB, może być tylko mniej, już więcej się nie da, więc pracujemy teraz w takim przypadku, że ten telefon wysyła wyjściem liniowym, które jest zestandaryzowane, sygnał o maksymalnej amplitudzie i ten sygnał jest wpięty tutaj do wejścia, przedostatniego wejścia stereofonicznego. Teraz ja go tutaj ściszę, włączę to wejście, żebyście usłyszeli, co się dzieje. Włączam to wejście, jak słychać, jest. Ok, i teraz co trzeba zrobić? Pierwszą rzeczą, jaką powinniście sobie, ja już ten telefon odłożę, bo on tylko teraz będzie robił to, że będzie w ten sposób generował ten sygnał i on to cały czas będzie w tym wejściu, więc ja go odłożę. I pierwszą rzeczą, którą powinniście sobie zrobić, powinniście ustalić 0 na tym potencjometrze, bo to może się wam potem przydać. I to wcale nie jest takie pewne, że ono jest tam, gdzie producent go narysował. W moim przypadku tak nie jest. Jak włączycie sobie zawsze każdy mikser ma taki włącznik prefader, który odcina ten potencjometr i który jednocześnie w moim przypadku ustawia ten kanał do solo, czyli słyszę tylko to. Jeżeli to kliknę, to przestanie być słychać to, co mówię, więc teraz Wam powiem, o co chodzi. Jak to kliknę, to będę miał dokładnie taki poziom sygnału, jaki wchodzi wejściem, czyli powinienem tutaj na tym mierniku mieć 0, ponieważ tam było opisane, że będzie zmniejszany o 10 dB, więc ten sygnał maksymalny powinien trafić tutaj na 0, prawda? Więc teraz zróbmy to. Dokładnie tak jest. I teraz co robimy? Tym tłumikiem jedziemy w górę, aż dotrzemy do tego zera, tylko ja muszę teraz też się nie odzywać, żeby tylko ten sygnał tutaj zobaczyć. O! Jakoś teraz wyłączę, żeby nie piszczał. I to, jak widzicie, ustawiliśmy sobie teraz to wejście na sygnał tutaj na 0 dB. To jest takie miejsce, gdzie które powinniśmy osiągnąć w przypadku każdego wejścia, jakie gdzieś tutaj wepniemy. Czy to będzie, oczywiście w przypadku, kiedy tutaj mamy też ustaloną te potencjometry ustalone na 0, bo teraz tak, w tych wejściach nie mamy możliwości ustawienia poziomu wejściowego, więc musimy tym wyregulować się i zaznaczyć sobie, gdzie jest to 0. Za to te mają możliwość ustawienia wejściowej czułości, więc tutaj logiczne jest to, żeby ustalić wszystkie te potencjometry na 0 fabryczne, po co rysować nowe kreski, i ustawić poziomy wejściowe, tak, żeby, jeżeli kogoś będziemy nagrywać, żeby dokładnie w ten sposób zachowywał się miernik. Będziemy wtedy mieli wszystkie mikrofony mniej więcej tak samo głośne i wszystkie będą pracowały w takim idealnym punkcie, gdzie ta nasza elektronika miksera najlepiej radzi sobie, bo ponieważ jeżeli będzie wyżej, to jeżeli będzie bardzo wysoko, to tutaj już dotrzemy do tej strefy peaking, czyli tam, gdzie już zaczynamy uszkadzać sygnał, gdzie pojawiają się zniekształcenia, a jeżeli będziemy w ten sposób tak bardzo cichutko, no to tutaj mamy taki przypadek, że będziemy w strefie, gdzie już ten użyteczny sygnał od szumu własnego urządzeń nie jest na tyle daleko, żeby potem można było go używać jako takiego już profesjonalnego nagrania. Więc używajmy wejściowych tłumików, znaczy tych korekcji czułości w taki sposób, żeby wszystkie wejścia mniej więcej ustawić tutaj na 0. To jest pierwszy przypadek, to jest pierwszy element, który musimy ustalić. Teraz ja Wam jeszcze pokażę, że teraz jestem ustawiony w ten sposób, bo jeżeli włączę ten kanał i będę przełączał ten przełącznik i odcinał i załączał z powrotem ten tłumik, to nie powinno się nic zmieniać z poziomem sygnału, ponieważ on jest teraz ustawiony tutaj na moje 0, czyli bo problem jest w tym, że to jest analogowy mikser. Analogowy mikser, analogowe elementy, czas upływa. Jeżeli nie mam możliwości skorygowania na przykład czułości wejść, to może się troszeczkę to po jakimś czasie rozjechać. Nie wierzę, żeby z fabryki w ten sposób wyjechał. Myślę, że to jest po prostu upływ czasu. Nie przedłużając, włączę to wejście, znowu będzie piszczało i znowu będziemy przełączali teraz, żeby Wam pokazać, że ten potencjometr jest już w pozycji 0. Nic nie dodaje i nic nie ujmuje. Ok, czyli mamy ustawione to wejście, zaraz będziemy ustawiali w ten sam sposób, tylko przy innym generatorze, czyli prosto z komputera będziemy ustawiali to drugie wejście, bo tutaj mam wpiętą jeszcze jedną kartę muzyczną, pokażę ją szybko. Ona jest mi potrzebna, zaraz powiem do czego, to jest taka karta, mała karta USB ProDigi Cube, całkiem fajna i też jak widzicie jest wyprowadzone z wyjścia liniowego, z wyjścia o poziomie liniowym, to co chciałbym z niej wpuścić do miksera. Ok, pierwszy przypadek mamy załatwiony, czyli wpuściliśmy sobie sygnał z odpowiednim poziomem. Teraz nagrywamy ten sygnał na komputer i zobaczymy, czy to jest ten dokładnie poziom, który powinniśmy osiągnąć. Żeby go nagrać, to ja teraz szybciutko tu się przełączę bezpośrednio na komputer. Aha, ja mogę też jeszcze zmienić mikrofon, także wrócę do tego lepszego mikrofonu. Okej. Jestem, halo, halo. Wróciliśmy. Zobaczcie, że tutaj też mam taki tak samo skonfigurowany, że jeżeli mówię dosyć głośno, to jestem tam, gdzie potrzeba, czyli zaczynają mi się zapalać te żółte diody. Teraz tak, przełączam się na program do nagrywania. Jest to Adobe Audition. W każdym innym programie będzie podobnie albo wręcz identycznie. Skalę mamy tutaj. To nagranie, które wcześniej jakieś mi się tutaj robiło, usunę i teraz szybciutko nagrywamy dźwięk z generatora, więc ja jeszcze raz zmuszę Was teraz do posłuchania tego, co wychodzi z telefonu i zacznę to nagrywać. Ok, mamy nagranie i teraz tak, jak widzieliście, to jest trochę więcej niż 18 dB. Jak sobie tutaj klikniemy prawym, albo wystarczy myszką tutaj najechać i pokręcić gałeczką, czy rolką. W tym momencie robimy, powiększamy sobie tą skalę i można zobaczyć dokładnie, jaki to jest poziom. To jest 18, powiedzmy tam może 19 dB, jakoś tak. Widać też było, że poziom jest nierówny. No i tutaj zawdzięczamy to po prostu technice analogowej, analogowym elementom, analogowym potencjometrom, no i troszeczkę było różnie. Prawy i lewy sygnał był troszeczkę na innym poziomie. I teraz tak, którędy to wchodzi, którędy to wychodzi. Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że to, co nagramy, potem przy odsłuchu będzie dokładnie tak samo głośno brzmiało i będzie też w tym odpowiednim miejscu na mikserze, ponieważ to powoduje, że będzie łatwiej dużo nam pracować potem. Teraz ok. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to sobie sprawdzić konfigurację, jaką mamy konfigurację wejść i wyjść w komputerze. I jakie są poziomy. Ja powinienem nawet zrobić wcześniej, zanim to nagraliśmy. Czyli urządzenia nagrywania, ja nagrywam z tego wejścia USB z miksera i poziomy. Ja mam maksymalny, czyli tak jak powinien być. Nic nie ściszam. Ok. Teraz odtwarzanie. Odtwarzanie, mam dwie karty muzyczne, mam tą linię USB, która jest powrotem do miksera w cyfrowy sposób, prosto do miksera i tutaj mam poziom też 100%, nic nie ściszony i mam drugą jeszcze kartę, czyli to ProDigi i tu jest też poziom ustawiony na 100%, czyli wszystkie poziomy wejściowe i wyjściowe mam 100%, nic nie ściszam, nic nie podgłaszam. Słucham przez słuchawki, które są podłączone do miksera i w słuchawkach, w mikserze jest specjalny potencjometr do regulowania głośności słuchawek. I teraz spróbuję to wysłać do miksera jednym i drugim wyjściem. Jednocześnie pokażę Wam, co się dzieje z potencjometrem, więc przełączę się do takiego widoku. Ok. Najpierw sprawdzam preferencje urządzeń audio hardware się to nazywa w Adobe Audition, którędy wchodzę i którędy wychodzę. Input, USB audio, ta karta, która jest przypisana, podłączona z miksera. Output tak samo. Ok, to mnie tylko interesowało, więc teraz będę odtwarzał przez kartę muzyczną wbudowaną w mikserze. Zgadza się, prawda? Zgadza się z jednego prostego powodu. Teraz przełączę się na taką małą kamerkę, żeby Wam coś pokazać. No i poplątałem się kable, dobra? Zobaczcie. Na mikserze mamy taki potencjometr, który informuje o tym, jak dużo powinniśmy poziomu jaki poziom wejściowy będzie miał ten sygnał, który wpuszczamy z komputera tym wejściem USB do miksera. Zobaczcie. I teraz ja go sobie też ustawiłem według własnych potrzeb, ponieważ jakiś problem jest tutaj z tym mikserem i te fabryczne poziomy niekoniecznie się zgadzają. Zobaczcie, że będzie to się zmieniało, jeżeli ja będę teraz kręcił tym potencjometrem. Puszczę teraz z powrotem z programu to nasze nagranie i będę nim kręcił. OK. Udało nam się w ten sposób ustawić poziom wyjściowy i poziom wejściowy tak, że kiedy coś nagramy i potem to odtworzymy, to będzie to wszystko odpowiadało dokładnie tej sytuacji przy nagraniu. Wraca dokładnie z takim samym poziomem. Ustawię sobie tylko jeszcze jedno wyjście, ponieważ mam tutaj jeszcze jedno wyjście, którym czasem chciałbym wypuścić jeszcze jeden inny sygnał, który nie będzie nagrywany, może odwrotnie. To wejście, które przed chwilą ustawiłem w mikserze przez kartę muzyczną, czyli ten... Oj, zamknąłem niepotrzebnie, już szybciutko wracam. W moim przypadku jest tak, że jeżeli wyślę sygnał tym wyjściem liniowym USB, to trafi do miksera i trafi do moich uszu i trafi do wyjścia do sumy z miksera, ale nie trafi do nagrywania. Dzięki temu nie zapętli mi się w żaden sposób. A mam jeszcze drugą kartę muzyczną po to, żeby czasem wysłać coś do nagrania. Jeżeli robimy na żywo program i chcielibyśmy na przykład czołówkę puścić, no to wtedy musi ona się znaleźć w nagraniu. Więc wtedy w programach jest wszystko pokonfigurowane tak, że tym interfejsem to wysyłamy. Więc teraz ten interfejs jeszcze skonfiguruję w ten sam sposób po to, żeby osiągnąć to 0 też na nim. I teraz szybciutko to zrobimy. Przełączymy jeszcze widok. Ten. Ja tutaj na komputerze już teraz nic niezwykłego nie robię. Zmienię tylko wyjście. No może jeszcze wam pokażę faktycznie. Preferencje audio. Momencik. Audio hardware. I teraz default output zmienię na tamtą kartę ProDigi. OK. I teraz ta karta ProDigi jest, to przewijałem, teraz ta karta ProDigi jest wpięta do tego ostatniego tutaj wejścia. Tam na samej górze jest wpięta kablem, akurat tym drugim kablem, do tego ostatniego wejścia. Więc jak teraz zacznę odtwarzać to nagranie, które przed chwilą wykonałem, to będzie wchodziło tym wejściem. Zauważcie jedną bardzo ważną rzecz, że przy ustawianiu tych wszystkich poziomów, ja tutaj wszędzie miałem zera. Wszędzie na equalizerach miałem zera. Panorama była wszędzie na zero, nigdzie nie ingeruje w poziom sygnału. Tak samo też... Znaczy teraz w tym momencie będziemy ustawiali 0 na tym potencjometrze, po to, żeby wracający sygnał też był z takim samym poziomem. Dokładnie ta sama sytuacja, która była w przypadku, kiedy ten telefon podłączaliśmy. Telefon był tak naprawdę do tego potrzebny, żeby sobie ustawić poziom nagrania. I teraz zaczynam to odtwarzać i pokażę wam, że to faktycznie działa. OK. I to było na tyle, jeżeli chodzi o konfigurację wejść i wyjść. Wszystkie wejścia i wszystkie wyjścia mam już skonfigurowane w taki sposób. Tak ustawiane są te poziomy wejściowe i wyjściowe, że to, co to, co nagram na mikserze, to, co na mikserze zmiksuję i wyślę przez wyjście USB, które tutaj też jest na 0 ustawione do komputera, potem odtwarzając, niezależnie czy będę odtwarzał przez to wejście cyfrowe, które jest wbudowane do miksera, czy przez wejście analogowe, przez inną kartę, wszystko mam na tym samym poziomie. Dzięki temu, jak teraz będę robił nagranie, pokażę Wam wszystko szybciutko, o co chodzi. Przełączymy się, usuniemy i nagramy. Nagramy teraz kilka słów, które będziemy zaraz, za chwilkę chcieli zmodyfikować. Odsłuchamy sobie. Wy jesteście teraz w stanie usłyszeć dokładnie to, co ja będę nagrywał przez odpowiednią kartę. Trochę się zawahałem, bo wydaje mi się, że chyba dobrą mam kartę ustawioną. Możliwe, że w nagraniu nie mieliście jednego poziomu, kiedy ustawiałem jedną. Dobrze, nieważne. Zobaczymy potem po nagraniu, ale tak czy inaczej właśnie nagrałem odrobinę próbkę. Teraz ją odtworzę. Słuchamy sobie. Wy jesteście teraz w stanie usłyszeć dokładnie to, co ja będę nagrywał. O, jak widać, wszystko pasuje do siebie. Teraz czy odtwarzam, czy nagrywam, wszystko w słuchawkach mam na tym samym poziomie. Mogę sobie tutaj coś nagrać. Teraz zamienię tę zawartość na coś innego i zaraz zobaczycie, że te wszystkie poziomy się będą zgadzały. Tutaj jeszcze powinienem coś na chwilkę coś powiedzieć. Dobra, wystarczy. Teraz zamienię tę coś na chwilkę coś powiedzieć. Dobra, wezmę kartę. Trochę się zawahałem. O, widzicie? Jest idealnie. I teraz jeszcze tylko szybkie przypomnienie. Tutaj mamy tak wysoko, ponieważ zrobiliśmy sobie zooma. Jak zresetujemy, tutaj trzeba kliknąć prawym przyciskiem i wybrać zoom reset, no to tak naprawdę mamy na takim poziomie to nagrane. I to nie jest nic złego. Tak powinno być, ponieważ wszelka dokumentacja, wszelkie normy mówią, że dla nas przy nagrywaniu i przy miksowaniu powinniśmy się trzymać na poziomie minus 18 dB, który tak naprawdę jest zerem na tym mikserze. Dlaczego tu jest 0? Jak szybko policzymy od samej góry, to te 10 dB jeszcze i ten peaking razem dają właśnie 18 dB. I teraz ostatni ruch, jak ustawić sobie poprawnie ten wskaźnik, żeby to wszystko ze sobą pasowało. Jak klikniemy prawym przyciskiem, to mamy różne skale. I teraz zobaczmy sobie, ile mniej więcej mamy tutaj na tym mikserze. Ja tam mam do minus 30 powiedzmy, no to coś najbliższego. 24 to będzie pewnie za mało, minus 48, czyli tak mam ustawione. Tak? Czyli mam od 0 do minus 48, czyli licząc od samej góry, nie od zera tego. Nie od tego zera, tylko od samej góry. Więc tak tutaj mam 30 plus tam jeszcze kilkanaście, no to te 48 będzie praktycznie odpowiadało zakresowi, który między tym wskaźnikiem w mikserze, a tym wskaźnikiem w programie do nagrywania obserwujemy. Teraz jeszcze te kolory. I te kolory też są skonfigurowalne. Jak weźmiemy sobie Edit, Preferences, tego nie widzicie, bo mi się skończył ekran, ale na dole jest playback, to w ustawieniach playbacku mamy tutaj możliwość ustawienia poziomów, przy których zmienia się kolor tych wskaźniczków. No i ustawmy sobie dokładnie tak, jak to wszystko wyliczyliśmy. Skoro mamy 0 dB na tym analogowym mikserze na poziomie minus 18, no to tutaj wpisujemy minus 18. Skoro mamy ten peaking tam ustawiony, to już uwierzcie mi na słowo, teraz nie będę dochodził do tego, bo już zrobiliśmy bardzo długi materiał, jak ja to wyliczyłem. Te minus 6 dB odpowiada temu, że ostatni ten wskaźnik tutaj na żółto, jakbym bardzo głośno, teraz nawet mi się chyba nie uda tego zrobić, wskaźnik na żółto zapalający się minus 10, potem jeszcze jest 6 dB takiego ostatecznego rejonu, gdzie jeszcze może się czasem zdarzyć sygnał i nie będzie jeszcze cięty, ale już nie powinniśmy tam wkraczać, no to dokładnie jest minus 6 dB. I teraz jak to zapiszemy, to zobaczcie, że to będzie wszystko ze sobą pasowało, bo wydaje mi się, że chyba dobrą mam kartę ustawioną. O, wszystko ja teraz mówię, czy puściłem, wszystko działa. I teraz tylko pokażę Wam jedną rzecz, przy której powinniśmy ściszyć słuchawki. Ściszmy teraz słuchawki. Dosyć znacznie ściszmy słuchawki, bo inaczej będziemy mieli problem z uszami. Ściszamy słuchawki. Ja Wam w tym czasie powiem coś bardzo ciekawego. Albo może nie, jeszcze podgłośnie, przepraszam, ale jeszcze podgłośnie na chwilę, to jeszcze Wam powiem, co chcę Wam w ogóle pokazać. To wszystko odnosi się do momentu, kiedy miksujemy, czyli nagrywamy i tworzymy miks. To nie jest materiał wyjściowy, który moglibyśmy zaprezentować na zewnątrz. To jest materiał roboczy, który umożliwia przede wszystkim, zostawia nam bardzo duży tutaj jeszcze naddatek amplitud, których możemy w razie czego się spodziewać w nagraniu. Jeżeli ktoś bardzo blisko przybliży się do mikrofonu, jeżeli ustawimy coś przez przypadek za głośno, jeżeli będzie jakieś zdarzenie, które jest naprawdę głośne w porównaniu z tym, co ustawiliśmy sobie przed chwilą, to o ile przejdzie to przez wejścia, czyli tam też mamy jakąś ograniczoną możliwość w mikserach analogowych tego jakby wpięcia tych wysokich amplitud, ale jeżeli nie przekroczymy tego headroomu, no to będziemy mieli możliwość zarejestrowania tego, co tam się zdarzy, bez dodatkowego niszczenia sygnału. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jest to na takim poziomie, na którym najlepiej działa nasza analogowa elektronika, czyli wszystkie analogowe wyjścia, wszystkie analogowe wejścia. To jest poziom, przy którym nie szumi, ale też nie zniekształca. I teraz pokażę Wam, czym to się różni od przygotowanego, zmasterowanego nagrania. Teraz włączę Wam dwa, żeby Wam pokazać. Jedno będzie z naszej stacji, jedno będzie po prostu z komercyjnej nagrania. Zobaczcie, jaka będzie różnica. Ja teraz ściszę sobie, ściszcie sobie słuchawki, ściszę sobie mocno słuchawki. Ja teraz podgłosiłem sobie mikrofon po to, żeby wejść już na ten poziom, przy którym to jest akceptowalne i można w ten sposób już dystrybuować nagrania, i to jest ten taki no, ustandaryzowany poziom. Czyli to, co tutaj nagraliśmy, było na poziomie mniej więcej minus 18 dB, ale to, co chcemy dostarczyć światu, będzie na poziomie minus 6, a czasem minus 3 dB. Teraz pokażę Wam nagranie, które jest nagrane na poziomie minus 6 dB. Może od początku w ogóle go puszczmy. Halo, chciałbym zamówić... Chińszczyzna! Dużo chińszczyzna! Tak, dużą porcję chińszczyzny. Sajgonki, dużo sajgonki! Wonton, ojciec sushi! Im sushi i kakao! Tak, kurczak, sajgonki i wieprzowina. Banan! Wciecie banan! Ciekawe, kto za to wszystko zapłaci. Jak to? Telefon? Halo? No i widzicie, że to jest na poziomie minus 6 dB zmasterowane, czyli wiele, wiele więcej decybeli głośności niż poziom, przy którym było to nagrywane, bo jestem pewien, że nagrywali na minus 18. Teraz pokażę Wam jeden z naszych odcinków. No widzisz, Antek, wiosna. Na Twitterze ćwierkają, na Facebooku wiją nowe profile. Wiosna. Zielono na dworze. Mogłoby tak być. Tak, piękne słoneczko w każdym razie. I ten, no, arktyczny wyż z Grenlandii. Ale po co mówić o szczegółach? Okej. Jak widzicie, to było nagranie, które było zrealizowane, znaczy... Nagrane było na poziomie minus 18 dB, czy mniej więcej około tego, a potem było zmasterowane do minus 3 dB. Minus 3 dB, tutaj nigdzie nie przekraczamy minus 3 dB. To wcześniejsze było do poziomu minus 6 dB. Jeżeli dobrze przyglądaliście się na mikser, to przy moim nagraniu, czyli nagraniu z dekompresora, zapalała się pierwsza czerwona lampka, ale ta lampka czerwona, ona jeszcze nie oznacza, że jest zupełnie źle. Przy dobrze zrobionym masterze na minus 3 dB, mimo tego, że ona czasem się pojawia, to nigdy nie przekracza tych minus 3 dB, czyli mamy jeszcze odrobinę miejsca na jesteśmy jeszcze odrobinę przed tym maksymalnym, przed tą maksymalną głośnością. Ale jak się dobrze poszuka, dobrze poczyta i dobrze zbada temat, to się okazuje, że my zrobiliśmy spory błąd wtedy, że wszystkie nagrania masterowaliśmy na minus 3 dB i powinniśmy to robić na minus 6 dB, ponieważ wszystkie praktycznie nagrania na przykład na YouTubie, czy to, co udaje się gdzieś tam zgrać z radia, jednak minus 6 dB jest dużo częściej wykorzystywane i my będziemy prawdopodobnie od teraz robili wszystkie nagrania na minus 6 dB, a nie na minus 12, nie na minus 3. O tym, jak głośność określać, ja was przepraszam, że w ten sposób się gdzieś schowałem za te programy, ale robię wszystko sam. O tym, jak głośność określać, jakie są skale, ja pewnie nie powiedziałem też, jak się formalnie nazywają te skale decybelowe. Jedna jest VU, czyli zapomniałem, chodzi o volt unit chyba. Druga jest FS, czyli full scale, czyli dokładnie to, co widzieliśmy przed chwilą. Jest jeszcze teraz LU, Loudness Unit, która została wprowadzona niedawno przez właśnie to ciało europejskie, ale o tym wszystkim porozmawiamy już w następnym materiale, jeżeli będziecie mieli ochotę. Mam nadzieję, że to pozwoli wam ustawić sobie sprzęt w taki sposób, żebyście profesjonalnie nagrywali najbliższe odcinki. Pamiętajcie, żeby nie nagrywać ich z wysokimi bardzo poziomami. Idealnym, zaznaczonym na każdym mikserze poziomem to jest minus 18 dB w skali full scale, czyli FS, czyli tej, która jest widoczna na urządzeniach do nagrywania, tych cyfrowych, może nie urządzeniach, programach do nagrywania, tam gdzie w komputerze mamy jakąś skalę głośności, tam będziemy mieli FS, czyli full scale, czyli od zera w dół, tam nagrywamy na poziomie mniej więcej minus 18 dB. Ten sam poziom na wszystkich urządzeniach analogowych, a też na cyfrowych mikserach, które przecież przejęły większość pomysłów z analogowych po to, żeby nie wprowadzać niepotrzebnego zamieszania. Wszędzie na mikserach skala jest ustalona w ten sposób, że ten poziom minus 18 dB to jest 0. To 0 na mikserze to jest minus 18 dB w programach do nagrywania. Wszystko odnosi się do sytuacji, kiedy zrobiliśmy taką kalibrację, jak ja ją przeprowadziłem tutaj dla was dzisiaj, czyli mieliśmy ustawione wszystkie wejścia liniowe w ten sposób, żeby wszędzie osiągnąć to 0 dB przy maksymalnej głośności. I teraz możemy już produkować na poważnie materiał. Bardzo was przepraszam za to, że ten odcinek był tak strasznie długi. Miałem nadzieję, że uda mi się w 20-30 minut wszystko pokazać i omówić, ale jak zwykle w dekompresorze sprawy rozchodzą się dużo bardziej niż mi się wydawało. Mam nadzieję, że w dosyć przejrzysty sposób pokazałem wam po kolei wszystkie kroki, które są niezbędne do tego, żeby sobie to wszystko poustawiać. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jak skonfigurować sobie dużo prostszy system, czyli taki, jaki macie najczęściej, jeden mikrofon USB plus słuchawki podłączone po prostu do portu słuchawkowego w komputerze, dajcie znać, spróbuję wam to wszystko skrócić i pokazać po prostu taką najprostszą sytuację. Tam też pamiętajcie po prostu o tym, żeby nagrywać na poziomie minus 18, mniej więcej minus 18 dB, może być trochę wyżej, to wiadomo, że jeżeli mamy cyfrowy mikrofon, który podłączy, znaczy nie ma cyfrowych mikrofonów, jest mikrofon, który jest podłączony przez cyfrowe połączenie do portu USB, tak? No to tam to wszystko będzie już mniej więcej tak wyskalowane, że to wejście mikrofonowe, o ile go niepotrzebnie nie ściszymy, to będzie miało prawdopodobnie niezły poziom, taki jak trzeba, czyli pewnie da się to nagrać jakoś w miarę rozsądnie. Jeżeli chodzi o te cyfrowe przypadki, czyli mamy mikrofon USB, mamy program, który bezpośrednio z tego mikrofonu USB nagrywa, no to tutaj jest troszeczkę bardziej wygodnie, bo nie potrzeba tego całego skalowania i tego wszystkiego, co dzisiaj wykonałem, bo tam mamy to wszystko przez producenta przygotowane. Po prostu jak podłączymy do programu, do nagrywania, no to jedynym kłopotem, jaki możemy mieć, to pewnie wyjściowe sygnały, które moglibyśmy sobie może jakoś ustalać. Kiedy będziemy chcieli to jakoś na przykład nagrać, wtedy wyjścia liniowe, wtedy to jakoś tam ustawiamy tak, jak przed chwilą powiedziałem, i tutaj można wtedy się zastanowić spokojnie nad tym, jakie poziomy wejścia, jakie wyjścia, gdzie, jakie gałeczki przekręcić, żeby to wszystko grało. Jeżeli macie mikser, to mam nadzieję, że to, co dzisiaj Wam pokazałem, będzie dla Was dużym wsparciem, a przede wszystkim pamiętajcie o tym, że te skale decybolowe są przynajmniej 3 i że każda mówi o czymś innym. Co innego jest skala FS, czyli full scale, ta, która jest w programach do nagrywania pokazywana od zera w dół, gdzie maksimum sygnału to jest 0 decybeli. Innym przypadkiem jest ta skala voltowa, czyli VU, dBVU, gdzie mamy ją użytą wszędzie, we wszystkich mikserach, we wszystkich miernikach w mikserach. Tam mamy 0 i plus i minus z samej konstrukcji i pomysłu na mikser. To wynika, że czasem trzeba coś podgłośnić. Wchodzimy z sygnałem idealnym, czyli mamy wejście liniowe, gdzie mamy to 0 decybeli i słabe na przykład nagranie, więc trzeba to potem będzie jeszcze podgłośnić, więc to jest po to tak zrobione. No i pamiętajcie, że trzecia skala decybelowa to jest głośność taka fizyczna, która wpada do naszych uszu. No i tutaj mamy specjalne mierniki, mamy też standardy i o tym mogę Wam też poopowiadać w następnych odcinkach, jeżeli mielibyście ochotę. Największą skalę, największą różnicę, największy zakres dynamiki, jaki możemy w życiu codziennym, poza po prostu taką zwykłą sytuacją na codzienną, tak, doświadczyć, to jest sala kinowa, tam ta dynamika jest największa i jest też to wszystko ustandaryzowane. No i ostatnia rzecz na koniec. Pamiętajcie o tym, że materiał, który nagrywacie, powinniście traktować jako materiał roboczy, a to, co wysyłacie w świat, to jest materiał, który wymaga jeszcze jednego kroku, masteringu. I o tym masteringu chciałbym porozmawiać i poopowiadać Wam w następnym odcinku. Jeżeli będziecie mieli na to ochotę, to piszcie, ponieważ jest to bardzo ważne. Ostatnio wyszły nowe standardy. Wszyscy zaczynają pomału standaryzować się w kierunku skali Loudness Unit, LUFS. Bardzo ostatnio dużo osób o tym mówi. Na przykład w Adobe Audition jest bardzo prosto osiągnąć standaryzację naszych nagrań. Mogę Wam pokazać, gdzie coś takiego się znajduje, gdzie się mierzy, gdzie się to osiąga, jak też patrzeć na te nagrania, które są zmasterowane na -6, na -3 no i generalnie jak przygotować sobie materiał do publikacji, czy to w formie podcastu, czy to jako udźwiękowienie do filmu, czy w jakikolwiek inny sposób chcielibyście się podzielić waszymi nagraniami. O tym może być w następnym odcinku, po prostu o to poproście. Czekam też na wasze wszelkie pytania, na wasze sugestie. Jeżeli chcecie w następnych odcinkach porozmawiać, posłuchać o tym, jak dobrać sobie słuchawki, jak dobrać sobie mikrofony i do czego powinniśmy używać, jak przeprowadzić dobry mastering, może nie idealny, ale dobry, taki przynajmniej, który w przypadku podcastu sprawdzi się idealnie, no to też zapraszam do tego, żeby się do mnie po prostu o to zgłosić. Dziękuję bardzo. Dzisiejszy odcinek będzie umieszczony na kanale Technologia, ponieważ wiąże się z technologią, oraz na kanale ogólnym Dekompresor. O tym, że Dekompresor, kanał ogólny, Też warto powiedzieć, że po prostu od tego momentu będziemy tam umieszczali tylko takie odcinki, które będą tyczyły się ogólnie spraw podcasterskich, spraw technologii, znaczy porad, które mogłyby przynieść nam wszystkim jako podcasterom jakąś korzyść. Na kanale Dekompresor znajdziecie też informacje o tym, co się będzie w przyszłości działo w stacji. Dowiecie się też wszystkiego, co dzieje się wokół nas, wokół Dekompresora. Za chwilkę prawdopodobnie umieszczę tam też nagrania audio wszystkich rejestracji, paneli, które zdarzyły się na Polcasterze. I spodziewajcie się tam wszelkiego rodzaju materiału ogólnego. A wszystkie stacje do tej pory, wszystkie kanały do tej pory uruchomione na Dekompresorze mają już teraz własne kanały, własne podcasty, więc zapraszam do subskrypcji po kolei wszystkich naszych kanałów, bo odcinki poza szczególnymi przypadkami, jak na przykład ten, konkretnych kanałów nie będą pojawiały się już w tym głównym podcaście Dekompresor. No to chyba tyle. Mam nadzieję, że udało się fajnie spędzić razem godzinkę i 10 minut, tak chyba. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam na następne spotkania. No i piszcie. Najważniejsze dla mnie i dla nas wszystkich w Dekompresorze jest teraz to, byście pokazali, że istniejecie, że chcecie, żeby te odcinki dalej, tego przynajmniej tutoriala, były dalej kontynuowane. No i jeżeli cokolwiek innego przyjdzie Wam do głowy i chcielibyście się tym podzielić, to też bardzo liczymy na Waszą aktywność. Na pewno trzeba będzie też wejść na Facebooka i odnaleźć tam grupę Polcaster. Tam znajdują się już ciekawe materiały i ciekawi ludzie i tam można porozmawiać o wszystkim, co łączy się z podcastingiem, zapytać podcasterów o podcasting. Także polecam gorąco i nie przeciągając, dziękuję bardzo i udanego wieczoru, udanego dnia. Do zobaczenia.